Witam w kolejnym odcinku z Open Ski Jumping, kolejna skocznia. Chyba się ją czyta Courchevel. Tak myślę, HS96, kolejne zawody. Emocjonujące, miejmy nadzieję, że będą. Dobra forma Polaków, Dawida Kubackiego w szczególności. Belka startowa na początek numer 5 i standardowo Noriaki Kasai zaczyna nasze zawody. Doświadczony japoński skoczek, wszystkim znany. Oczywiście gromkie brawa zawsze dostaje jak skacze. 99,5 metra, świetny skok. Dobry początek, zobaczymy jak Dmitry Wasiliew, także tutaj należy naszej ekipy skokowej. Ładne wyjście z progu troszkę. O proszę państwa, 101,5 metra, świetny skok Dmitry Wasiliew. Simon Amman, następny skoczek. Też nie muszę przedstawiać. Mamy tutaj taką stałą ekipę w tych skokach, która zawsze skacze. Proszę państwa, 105 metrów, ależ tutaj daleko skaczą zawodnicy. Oby Polacy też tak ładnie skakali. Teraz Daiki, to Japonia. O, także to dobrze wygląda. 102,5 metra, to jest też dobry skok, daleki. I pierwszy Polak. Pierwszy Polak na rozbiegu, Piotr Żyła, forma w kratkę, poprzednie zawody upadek, chociaż miał szansę nawet wygrać. I Piotrek Żyła, 102 metry, niezły skok, poprawny, ale daje mu to na razie trzecie miejsce, jest drugi Polak, jest Kamil Stok. Forma także dobra, chociaż w poprzednich zawodach no szału nie zrobił. I Kamil Stok, 101 metrów. Noty dobre, ale no spodziewaliśmy się czegoś więcej po Kamilu Stochu. Dawid Kubacki, w poprzednich zawodach drugie miejsce, niestety Wasiliew go wyprzedził. Teraz to bardzo dobrze wygląda, jest wysoko i Dawid Kubacki, 101 metrów. No tak samo jak Kamil Stoch, niestety. To nie są dobre skoki naszych zawodników. Richard Freitag, Niemcy. Richard Freitag, oj, jakoś tutaj słabe wybicie. 98 metrów, słaby skok Richarda Freitaga. Kolejny zawodnik, Peter Preuss. Pamiętamy te jego lata, gdzie wygrywał zawody. Także naprawdę on tu może skoczyć też daleko, ale nie tym razem, 99,5 metra. Coś ci zawodnicy, czym lepsi, tym słabiej skaczą. Teraz Stefan Kraft, to analogicznie powinien on najsłabiej skoczyć, ale świetne wybicie, świetna sylwetka w locie. 105,5 metra Stefana Krafta, proszę państwa, ale to i tak drugie miejsce, bo wygrywa na razie Simon Amman. Simon Amman wygrywa po pierwszej serii. No Polacy niestety słabo. Czwarty Piotr Żyła, siódmy Kubacki Dawid. Aha, czwarty Kamil Stok też razem z Piotrem Żyłą. Dobrze, i druga seria. Miejmy nadzieję, że Polacy się w niej poprawią. Liczymy na to tutaj. I Richard Freitag. Oj, najsłabszy chyba skok, 93 metry. Coś totalnie mu nie idzie na tej skoczni. Noriaki Kasai, pierwszy skok ładny, ale inni zawodnicy nie dali mu wygrać. No i teraz także ładnie, 100,5 metra, dobry skok Noriakiego Kasajego. Kolejny zawodnik to Peter Preuss. On lubi polatać. Oj, za wczesne wybicie chyba, ale Peter Preuss potrafi wszystko naprawić, 96,5 metra. No to jest słaby skok, ale z tym wybiciem to wiecie. No i mamy już Dawida Kubackiego, on ma szansę powalczyć, ma szansę, bo miejsce tam chyba szóste. I daleko będzie chyba Dawid Kubacki, świetny skok, 103 metry, także Dawid Kubacki w formie. Siódmy był, sorry, przedtem. Teraz Dmitry Wasiliew. On potrafi też daleko skoczyć, świetne wybicie, dobra sylwetka w locie, 103,5 metra i chyba obejmuje prowadzenie, tak, obejmuje prowadzenie na razie. Ale mamy już dwóch Polaków teraz, Piotrek Żyła, Kamil Stoch. Oni mają też szansę na podium. Piotrek Żyła, dobre wyjście z progu, leci daleko i 106 metrów, to jest najdalszy skok w tych zawodach jak na razie. Powiedzmy, że to rekord skoczni, 106 metrów. Piotrek Żyła ma wielkie szanse tutaj na podium, może nawet na prowadzenie. I Kamil Stoch, także bardzo dobra forma, świetne wybicie, daleko leci Kamil Stoch. 105,5 metra, też dobry skok, pierwsze, drugie miejsce, Dawid Kubacki pierwszy, Kamil Stoch drugi. Daiki, to zostało trzech zawodników do końca. Wystarczy, że gorzej skoczą i mamy szansę na podium, 98 metrów, więc pniemy się w górę, już jeden z Polaków na pewno na podium.
i Stefan Kraft. Czy to był, czekaj, to był ostatni zawodnik czy nie? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Nie pamiętam, kurczę, ilu zawodników skoczyło z Stefan Kraft. Niezłe wyjście z progu. Ale upadek, niestety upadek, więc znowu Polacy pną się do góry. I ostatni zawodnik, Simon Amman. Na razie Dawid Kubacki pierwsze miejsce, Kamil Stoch drugie miejsce. Wszystko zależy od Simona Ammana. Czy Simon Amman skoczy tak daleko jak w poprzedniej serii, czy nie? Proszę Państwa, bardzo dobre wyjście z progu, będzie walczył Simon Amman. 102 metry, to nie wystarczy, które miejsce? Wystarczy. Kurczę, wystarczyło, proszę Państwa. Jak wystarczyło? Nie wystarczyło. Gdzie jest Simon Amman? Co? Drugi. Ojej, rozdzielił naszych Polaków. Proszę Państwa. Nie rozdzielił. O kurczę, co tu się wydarzyło w tych skokach? Normalnie nie ogarnąłem tego aż tak. Pierwszy raz mamy taką sytuację. Piotr Żyła pierwszy z ex-aequo z Simonem Ammanem na pierwszym miejscu i trzeci Kamil Stoch, więc nie mamy dzisiaj drugiego miejsca, proszę Państwa. Dmitry Wasiliew czwarty, Dawid Kubacki piąty. Także dla Polaków to dobry konkurs, dwóch mamy na podium. Simon Amman niestety tutaj się mógł skoczyć gorzej, to by zajął tam trzecie miejsce, Kamil Stoch był drugi, ale nie przejmujemy się i tak, bo Piotrek Żyła wygrywa dzisiejsze zawody, Simon Amman ex-aequo z Piotrkiem Żyłą na pierwszym miejscu. I kończymy dzisiejsze zawody, one były bardzo emocjonujące, szczególnie w końcówce. I subskrybujcie ten kanał, oceniajcie, widzimy się... Kurczę, czemu tutaj nie działa? I widzimy się w kolejnych zawodach z Open Ski Jumping. Troszkę się za ten. Zagadałem na końcu. Nieważne. Do widzenia.